Dzień dobry, witam w Lublinie, który dzisiaj cały oszalał na punkcie siłaczy. Okolice Placu Zamkowego, jak i sam plac, pełne tych, którzy chcą obejrzeć na żywo kolejne zawody Pucharu Polski najsilniejszych. Czy Mariusz Pudzianowski, mistrz świata, będzie dzisiaj najlepszy? Zapraszam na siłaczy, emocji nie będzie brakować. Dzisiejsi rywale Pudzianowskiego to bardzo wyrównana grupa. Koalicja czterech siłaczy z Wybrzeża i jeden spod niemieckiej granicy. Popatrzmy. Oto Lubomir Libacki, pierwszy mistrz Polski w historii tej dyscypliny. Sławomir Peda przed rokiem ustanowił rekordy Polski w dwóch konkurencjach. Piotr Dziedzic przed rokiem w Lublinie był na trzecim miejscu. Radosław Godlewski, jedyny debiutant, najwyższy i najcięższy w tej stawce. Tomasz Lech, najniższy i najlżejszy, swój trudny debiut przeżył przed rokiem. I wreszcie sam dominator, Mariusz Pudzianowski, mistrz świata i Europy. Sześciu siłaczy, sześć konkurencji, 1600 kg do udźwignięcia. Komisji sędziowskiej przewodniczy Rafał Biernacik. Arbitrem głównym jest Leszek Kędzia. A sędzią pomocniczym Jakub Jakubowski. Cała trójka z Gdyni. Dziś w Lublinie faworyt jest jeden, ale walka o drugie miejsce to sprawa całkowicie otwarta. Zaczyna Lubomir Libacki od spaceru farmera. Lubomir, kiedy będziesz gotowy, powiedz: jestem gotów. Dostajesz znak gwizdkiem i ruszasz. Przyjął, jak wojsko. Chorągiewkę musisz okrążyć. Oczywiście. Każda z tych walizek waży po 120 kg. Jak daleko zaniesie je gdańszczanin, były hokeista? Długość prostej wynosi 20 metrów. Spacer farmera jest jedną z najpopularniejszych konkurencji siłaczy. 60 metrów to obecnie granica dobrego poziomu, a rekord kraju należy od 3 lat do Mariusza Pudzianowskiego i wynosi aż 96 metrów. Groźne spojrzenia rzucane rywalom, jednak Libacki powoli opada z sił. Daleko zaszedł, wyraźnie ponad 70 metrów. Bardzo dobry wynik jednego z najsympatyczniejszych siłaczy. Dokładny wynik to 73 metry 67 centymetrów. Lubomir może się w tym sezonie liczyć w doborowej stawce siłaczy. Więc chcę powiedzieć jedną rzecz. Widzę, co się dzieje. Powiem wam tak. Taki mały wieżyk na początek. Wygodnie siadajcie. Coś tam popijajcie. Plecy opierajcie. Kciuki trzymajcie. I co sobotę nas oglądajcie. No proszę. A mówią, że młodzież nie jest wrażliwa na poezję. Na linii startu jest już Sławomir Peda. Gdańszczanin nie ukrywa, że spacer farmera jest jedną z jego ulubionych konkurencji. Wkłada w ten marsz nieco więcej wysiłku niż Libacki. 40 metrów mija jednak bez problemów. Już lekko uginają się nogi. Na pewno pokona 60 metrów, ale jak da sobie radę potem? Chyba nie pokona Libackiego. Tak, niestety, nie dał rady pójść dalej. Jego rezultat wart jednak zapamiętania. 70 metrów i 90 centymetrów. Wygląda na to, że dobrze przygotował się do swojego pierwszego startu w tym sezonie, a przynajmniej do swojej ulubionej konkurencji. Za chwilę zobaczymy na trasie zawodnika, dla którego spacer farmera mógłby nazywać się raczej koszmarem farmera. Piotr Dybus nie cierpi tej konkurencji. Rekord życiowy 42 metry, osiągnięty zresztą tu w Lublinie, świadczy o tym najlepiej. Oh.
Bardzo ciężko było już na starcie i nie wygląda na to, żeby zrobiło się lżej na trasie. No tak, zdecydowanie prawa ręka odmówiła posłuszeństwa. Nie pomogły dobre rady Libackiego. Mimo to Piotr Dybus nie powinien narzekać. Wynikiem 52-11 poprawił aż o 9 metrów rekord życiowy. Pora na debiutanta Radka Godlewskiego. Gotów. Rok temu nie udało mu się przejść eliminacji do Pucharu Polski. Chociaż niewiele brakowało. Teraz wiosną wywalczył jednak miejsce na liście rezerwowych i dostał szansę występu w Lublinie. Długie kroki, jakby się podkradał do tej linii 40 metrów. Spacer farmera nie powinien być dla Radka czymś trudnym. Wszak przez kilka lat prowadził własne gospodarstwo rolne. To nie jest najlepszy dziś rezultat, ale Radek bardzo przytomnie zyskał jeszcze ze 2 metry po tym rzucie walizkami. Zachował się jak stary wyga, a wynik równe 68 metrów. Kowałem się na tyra, nie na walizki. Tak jest dobrze. Nie pokonał Libackiego, nie pokonał Pedy, jest lepszy od Dybusa. A kto wie, może Radek Godlewski będzie też lepszy od siłacza z Brabut Tomasza Lecha. Czekaj. Powiedz gotów. Dobra, spokojnie. To była próba. Jestem gotowy. Powoli, ostrożnie ruszył zawodnik o sympatycznym przezwisku Papaj. Miał w ubiegłym roku wynik gorszy aż o 7 metrów od rezultatu Godlewskiego sprzed kilku minut. Poprzedni sezon był dla niego bardzo trudny. Nie dość, że debiutował, to jeszcze okazał się najniższym i najliżejszym w całej pucharowej strongbeńskiej kompanii. Tak. 72 metry i 60 centymetrów. 72,60 dokładnie. To na razie drugi rezultat. Niewiele ci zabrakło. Peda 79 poszedł? Nie mogę ci powiedzieć. My o tym wiemy, a sędziowie nie bardzo chcą się podzielić tą wiedzą z Tomkiem Lechem. Suchy wynik starczy, a o resztę proszę pytać kolegów. Proszę państwa. Tomek Lech, Papaj. Twój rekord w pociąganiu na jednej ręce to? Na jednej ręce 3 razy. Tak. A pierwszy występ w tym roku? Dziś. Tak, dzisiaj pierwszy raz startuję w tym roku. I znowu zaczynamy od Lublina, tak jak w zeszłym roku. No i co, jaki będzie ten sezon dla ciebie? Mam nadzieję, że będzie lepiej, bo w tamtym roku byłem 5. Mam nadzieję, że teraz będzie trochę lepiej. No jest paru zawodników, które dzisiaj można przeskoczyć. A miejsce w sezonie, które chciałbyś zająć? Jak oceniasz swoje szanse? Chciałbym być w pierwszej 10 i będę się cieszył. Tymczasem na widowni wyraźne poruszenie. Jest już na zamkowym placu ostatni siłacz, wielki faworyt Mariusz Pudzianowski. Zaczynał karierę jako skromny pyton. Teraz mistrz świata i Europy znany jest jako dominator. Do niego należy też znakomity rekord Polski w tej konkurencji. 96 Mariusz, metrów. Niewiarygodnie daleko. Powiedz, że jesteś gotowy, dostajesz znak gwizdkiem. Słyszysz? Tak. Słyszysz? Musisz powiedzieć, że jesteś gotów i ruszasz po gwizdku. Wykład skończony, mistrz może brać się do roboty. Gotowy.
60 metrów już za Pudzianowskim. I co dalej? I starczy. Po co się nadaremnie męczyć? Chociaż tak naprawdę to nie widać po nim zmęczenia. Prawdziwy dominator. 80. Oto komplet wyników. Tylko Piotr Dybus odstawał w tej konkurencji od kolegów. Niespełna 6 metrów dzieliło Godlewskiego od zajmującego drugie miejsce Libackiego. A dominował oczywiście Mariusz Pudzianowski. Większość rywali różnicuje uchwyt. Pierwsze 20 metrów już za Sławkiem Pedą. Chyba zaszedł już dalej od Dybusa. Czy da radę Godlewskiemu? Nie tak wiele zostało do 60 metra. 56 metrów, 12 centymetrów. To wynik lepszy od Dybusa, jednak do osiągnięcia Godlewskiego zabrakło Sławkowi 10 metrów. Tymczasem Pudzianowski dodaje otuchy Tomkowi Lechowi. Złap uchwyt, powiedz, że jesteś gotów. Dostajesz znak gwizdkiem, po gwizdku ruszasz, okrążasz chorągiewkę i tak z 5 okrążeń. I tak z 5 okrążeń? Tak. Tak to. Powiedz, że jesteś gotów. Gotowy. Tomek ruszył szybko i odważnie. Jego rekord niewiele przekracza 51 metrów. Włączone wspomaganie. Lech w poprzednim sezonie był królem piątych miejsc. Czas na zmiany, choćby dochodzić do nich trzeba było tyłem. To jest kres możliwości Tomka, ale całkiem ładny kres. Wszystko w rękach sędziów. Lech czy Godlewski? Papaj jednak przegrywa zaledwie o 8 cm. Wystarczyło mocniej przychylić się w bok przy upuszczaniu kloca. Lubomir Libacki wie dokładnie, ile musi przejść, by mieć nadzieję na drugie miejsce. On nie lubi tej konkurencji. Będzie mu trudno. Gotowy! Ciężko wziął ten kloc, ale przyspieszył. Trochę desperackie tempo. Czyżby koniec? To jednak byłaby duża niespodzianka. Jednak nie, ale nie wróży to dobrze Libackiemu. Będzie 40 metrów w ogromnym trudzie i znoju. 40 metrów. Muszę to potrenować. To nigdy nie była moja konkurencja. Przykro. Ale trzeba walczyć. Jeszcze 4. Spacer drwala zakończy Mariusz Pudzianowski. Pomożecie, to zrobię! Podnoszę i idę, nie? Mariusz, złap uchwyt najpierw. Powiedz, dobra, że... Gwiźdź mi, ja już powiedz, idę. Że jesteś gotowy. Gwizdek i idziesz.
Dawaj! Powiedz, że jesteś gotowy. 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 Ostro ruszył. To wygląda jak spacer drwala po wypłatę. Albo spod kasy do sklepu. Za moment już 20 metr. Rekord Polski Budzianowskiego wynosi dokładnie 85 metrów. Czy nie przesadza z tym biegiem? Trochę to ryzykowne. Metrów. Kiedy zostawał mistrzem świata w Malezji, przeniósł kamienną tarczę o podobnej wadze na odległość 127 metrów i zdruzgotał rywali. Rekord! Rekord! Jeden! Macie rekord! Czyżby miała pęknąć setka? Starczy! Starczy! Jest! Fenomenalnie przygotowany jest Mariusz. Nowy rekord Polski wynosi 91 metrów i 83 centymetry. Popatrzmy zresztą na całą tabelę. Słabo Libacki, Dybus wyraźnie przegrał z Pedą. Za to spryt Godlewskiego pomógł mu obronić drugie miejsce przed Lechem. A tak szedł po rekord Polski Mariusz Budzianowski. Po dwóch konkurencjach tylko Dybus ma kłopoty z dotrzymaniem kroku kolegom. Z czwórki Libacki, Peda, Godlewski i Lech każdy może zająć drugie miejsce na podium. Drugie, bo komplet punktów Budzianowskiego mówi wyraźnie, że dziś może wygrać tylko dominator. Ponad wszyscy mężczyźni mają hopla na punkcie zegarków. Ten jest trochę inny i bardzo ciężki. 350 kg. I nie w godzinach będziemy mierzyć, ale w stopniach. Kto wygra? Budzianowski? Powiedz, że jesteś gotowy na gwizdę. W tej konkurencji najwyraźniej widać postępy polskich strongmanów w technice i wytrzymałości. 4 lata temu dość często ciężar dyktował warunki człowiekowi. Były marsze wstecz i omdlenia. Teraz nasi siłacze mocno wzięli w garść znienawidzony zegar. Gotowy. Lubomir Libacki był jednym z pierwszych, który go ujarzmił. Ucisk na przeponę jest ogromny. Drobny błąd odbiera oddech i odcina tlen. Libacki zaliczył pierwszy pełny obrót. I już koniec. 1,5 obrotu. Ciężki. Liba ma w karierze wyniki powyżej 2 obrotów. Dziś nieco gorzej. 540. A to jest doznanie, wiecie. Jest tak przez moment, jakbyś nie był w swoim ciele. 540. Dziękuję bardzo. I wam też. Wynik Lubomira Libackiego 540 stopni. Pokazują mi, gdzie mam iść. Więc ja się muszę dostosować. Ale pamiętajcie, że to początek. Następny mam za 2 miesiące. Zeszczuplejemy. Rekord życiowy Piotra Dybusa jest niemal identyczny jak dzisiejszy wynik Libackiego. Pamiętaj o komendzie gotów. W łapie powiem, jestem. Gwizdasz i idę. Piotr nosi przydomek Ares, bóg wojny. Ale w poprzednim sezonie nie zawsze umiał uwierzyć we własne możliwości. Nie tylko w tej konkurencji. Ciężko wstał. Chyba za ciężko. Będą kłopoty. No właśnie, tylko 0,5 obrotu. Nawet mniej, bo 170 stopni. Trzeba zmierzyć tu. 165 centymetrów. Trudno się dziwić zmartwionej minie Piotra. Dobrze, że u boku jest życzliwa dusza. To nie mogło zrobić wrażenia, ale niestety tak czasami bywa, proszę państwa. Zegar to przekleństwo jeszcze jednego zawodnika. Sławomir Peda ma ogromny rozrzut wyników. Od zaledwie 15 stopni do 195. Nieco ponad 0,5 obrotu.
Krzyczysz bardzo dobrze! Krzyczysz, to ci pomaga! Krzyć mi! Pięknie! Bardzo! Koniec walki. Nie było źle. Peda stawia kosz zegara dalej niż Dybus. 242 stopnie to rekord życiowy. Jadę! Tomek, chwyć ciężar. Powiedz, że jesteś gotów. Trzymam cię za słowo. Tomek, słuchaj mnie. Chwyć ciężar, powiedz, że jesteś gotów. Gwizdek, ruszasz. Dobrze. Tomasz Lech rusza do boju z uśmiechem. Jestem gotów. Żarty żartami. Bez koncentracji nikt nie ma szans z ciężarem 350 kg. Tomasz ma wspaniały rekord życiowy. 930 stopni. Ponad 2,5 okrążenia tarczy zegara. Dam radę! Starcie. Okej. 782 stopnie. 782 stopnie to rezultat Tomasza Lecha. Wyraźnie zdystansował rywali. Może dziś przełamie niedobrą pasce piątych loka. Powiedz, że jesteś gotów i na gwizdek. Radek Godlewski czuje respekt przed tym ciężarem. Dobra. Zegar to konkurencja, z którą jakoś nie może się oswoić. Musi teraz znaleźć nie tylko siłę, ale i wiarę w siebie. Brawo, pełny obrót, kto by się spodziewał. I to nie koniec. Godlewski czy Libacki? Kto dalej postawił kosz zegara? Centymetrowe różnice. I jednak Radek przegrał. Tylko o 10 mniej od Lubomira. Radosław Godlewski! Życiówka. Chodź, nie było źle. Fachowcy powiedzieli tak. Źle się ustawiłeś, nie stałeś śpiony. Zauważyłem. Nie wybijałem z nogi, dlatego sami rękami się zamyliłem. Nie dało się już przestawić potem? Ja już nie myślałem o tym, tylko myślałem o górze. To jest błąd, popełniłem. A tu? To jest jedna z najlepszych mojej konkurencji. Będę ostatni. Pozostał jak zwykle Mariusz Pudzianowski. Mariusz, złap ciężar. Powiedz, że jesteś gotów na gwizdek, tak? W zeszłym roku podczas Mistrzostw Europy zaliczył 1380 stopni. Prawie 4 obroty. Pamiętaj, kto będzie gotów. Musi być gwizdek. Popatrzmy jednak, jak jest skupiony. Tu już nie ma żartów. Te 350 kilo wciskało w ziemię i odbierało świadomość największym mistrzom. Pierwszy obrót. Trochę osłabł. Będą 3 obroty. Nie. Starczy. To dobra decyzja. Trzeba oszczędzać siły. Wiedział, że i tak poszedł dalej niż Tomek Lech. 3 obroty i starczy. 720, 1080, 1095. Oto potwierdzenie wyników. Trzecie z rzędu zwycięstwo Pudzianowskiego. Bardzo dobry występ Lecha. Debiutant Godlewski o krok od dużej niespodzianki. Ale Libacki jeszcze się zdołał obronić. Na półmetku Dybus ciągle za rywalami. Peda nie traci szans nawet na trzecie miejsce. Dobra postawa Godlewskiego. Libacki jeszcze nie w pełni formy w przeciwieństwie do Lecha, którego postawa przyjemnie zaskakuje. A Pudzianowski dominuje z kompletem punktów.
kiedy gotów. Wyciskanie na barki zaczyna najsłabszy dziś Piotr Dybus. Chyba jednak nie taki słaby. 12 powtórzeń to naprawdę niezły wynik. 12 powtórzeń, proszę państwa. Gwizdek, to jest komenda. Wszystko wiem. Wolny! Gotów. Wyciskanie na barki ciężaru 150 kg to silna broń Sławomira Pedy. Rok temu stanowił rekord Polski i dopiero po 3 miesiącach jego wynik 19 powtórzeń wyrównał Jarosław Dymek. Teraz także Sławek pracuje szybko i pewnie. Nie dociągnąłeś do końca. I dość. Nie zawsze bije się rekordy. Sędziowie mają zastrzeżenia do jednej próby. Zaliczone 15 powtórzeń. Sławek nie wydaje się tym werdyktem zachwycony. Tak czy inaczej uzyskał świetny wynik. Ustawił sobie rywali, a nawet zaniepokoił się sam mistrz Pudzianowski. Czyżby miał wreszcie dzisiaj przegrać? Nogi muszą być równolegle stopy do siebie. Nie możesz mieć wysuniętych nóg. Kolejnym zawodnikiem jest Radek Godlewski. Gotów? Gotów? Radek Godlewski! Znów jakby dało się dostrzec cień niepewności na twarzy Radka. Bardzo dobrze zaczął, ale teraz chyba opada z sił. A może to tylko pozory? Poczekajmy. To 8. podejście nie wróży dobrze. No właśnie, tylko 8 powtórzeń i Radek ponownie nie jest z siebie zadowolony. Podium dla debiutanta może się rozpłynąć we mgle. Wyciskanie na barki ciężaru 150 kg. Na razie najlepszy Sławomir Peda, 15 powtórzeń. Libacki ma już 6. Dlaczego mnie nie zaliczyłeś? Jeden nie zaliczył. 11. Dlaczego? Nie dociągnąłeś. 12 zaliczyłeś. 12, 13 nie zaliczyłeś. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 powtórzeń. Ile? 12 powtórzeń. Bo 13 nie zaliczyłeś, ale to widać. I 12. Jednego mnie zaliczyli. Sędziowski następujący. 12 powtórzeń! Tomasz Lech na półmetku wyprzedza Libackiego o 3 punkty. Może mieć kłopot z utrzymaniem tej przewagi, bo wyciskanie nie jest jego tajną bronią. Ja pierdzielę. Tylko 8 powtórzeń w dorobku Tomka Lecha. Tyle, ile ma Radek Godlewski. Siłacz z Prabud wydaje się zdumiony, że poszło mu tak słabo. Mogą być duże straty punktowe. Bieda. Tragicznie. Pozostał jeszcze Mariusz Pudzianowski. U góry przyblokuj ciężar. Pamiętaj o przyblokowaniu i opuszczasz na gwizdek, dobra? Pamiętaj o tym. Nogi równolegle. Nogi równolegle do siebie. Gotów? Posłuchał sędziego, poprawił pozycję, no i czas na ciężki bój. Wynik Sławomira Pedy 15 powtórzeń to nie bagatela. Rekord życiowy Pudzianowskiego wynosi 18. Na razie jest 6.
14 jak za mgłą. A jednak znów najlepszy. Wydawało się, że tym razem pozycja mistrza może być zagrożona. Tymczasem Mariusz zrobił dokładnie to, co musiał. Jedno powtórzenie więcej od rywala. Pierwsza dwójka w tej konkurencji wyraźnie odstawała od następnej. Równe wyniki Dybusa i Libackiego oraz Godlewskiego i Lecha oznaczają regulaminowe uśrednienie punktów i dodatkowe straty. Po czwartej konkurencji tabela zaczyna się zacieśniać. Nawet Godlewski znów ma szansę na drugą lokatę. Wyraźny awans Pedy i równie wyraźne straty punktowe Libackiego i Lecha wodą na młyn Kudzianowskiego. Nadal komplet zwycięstw. Czy tak będzie do końca? To najlżejsze dzisiaj ciężary, bo tylko 12,5 kg. Ale konkurencja nie bez powodu nazywa się wagą płaczu, bo nie jeden strogoń miał ochotę zapłakać po jej ukończeniu. Zobaczcie, kto wygra. Ta odmiana wagi płaczu jest dość rzadko rozgrywana. Jak to się robi, pokaże nam jako pierwszy Radek Godlewski. Ręce przez cały czas próby muszą dotykać podpórek stojaka, do którego delikwent przywiązany jest dla lepszej stabilizacji ciała. Ruszyły stopery. Rekord Polski należy do Ireneusza Kurasia i jest bardzo wyśrubowany. Minuta i 0,04 sekundy. Piętnaście sekund. 15. Dopiero 15. Lewa ręka do góry troszkę. 20. Do góry lewa. Do góry lewa. 30. 30 i już? To niemiła niespodzianka dla Radka. Wyraźnie liczył na lepszy występ. 70. 30 sekund, 70. Twój czas 30 sekund, 70 setnych. 30 sekund i 70. To może zniweczyć marzenia Godlewskiego o awansie na trzecią lokatę w łącznej punktacji. Następny w kolejce Tomasz Lech ma rekord życiowy lepszy o dokładnie 7 sekund. Tylko czy dziś też jest w takiej dyspozycji? 70. Niezbyt pewna mina Papaja. Czyżby jeszcze nie otrząsnął się po przegranym wyciskaniu? Gotowy. Do góry. Uwaga! Za bardzo rozbujał ciężarki. Może stały za daleko. Tomek jest najniższy i ma najmniejszy zasięg ramion. Nie powinien zaczynać z takiej samej pozycji jak najwyższy w stawce Godlewski. 10! 15! Lewa ręka wyżej. 30. Prawa ręka wyżej. Wyżej. 35. 36 sekund, 38 setnych. Wynik bliski rekordowi życiowemu, ale zawodnik chyba liczył na więcej. Mi strasznie wygodnie, znaczy ja mam krótkie ręce, nie? Mam krótkie ręce. No więc jednak coś tam nie pasowało Lechowi. Zawsze łatwiej dociskać dłonie do poprzeczek niż pilnować, żeby nie poderwały się ponad nie. Na razie jednak do pala pozwoli się przywiązać Piotr Dybus, wyższy o 5 cm od Lecha. To dla niego praktycznie ostatnia szansa na opuszczenie ostatniego miejsca w klasyfikacji. Dobra. Jakby z lekkim opóźnieniem zabrzmiał gwizdek sędziego. Musiało być coś nieprawidłowego w ustawieniu rąk, bo inaczej Dybus mógłby narzekać, że stracił dobrą sekundę na stoperach. Wyżej prawa. Andrzej, uważaj, żeby nie poleciał. Głośniej, ja nie słyszę. 15. No, no, dyskutuje z sędzią, a czas płynie. 20. Jak wyżej, no przecież. 25. 30. 35. Lewa wyżej. Dobry Dybus! Lewa czy prawa? 39,26, żebyś podniósł lewą rękę.
ziemię podniósł. Brawa dla Piotra Dybusa. 39 sekund i 26 setnych. Prawie 3 sekundy lepiej od Lecha. 9 od Godlewskiego. Odrobi trochę punktów. Najdłużej utrzymać. Będę mówił lewa góra, prawa góra. I szybciej gwiście jak ten, bo Piotrowi za trup późno wzięliście. Zobaczymy, jak poradzi sobie Lubomir Libacki. Kiedyś był niezły w tej wadze. Ciuk. No. Wyprostuj, lewa. Już. Znów długo czekaliśmy na gwizdek rozpoczynający mierzenie czasu. Arbiter, widać, drobiazgowo egzekwuje zapisy regulaminowe o wyprostowanych ramionach. 10. Lewa góra. Góra lewa. Trzymam. 20. Góra lewa. 25 sekund walczy Libacki z samym sobą. Lewa. Jakoś szybko nadszedł koniec. 30 sekund i 15 setnych to na razie najgorszy wynik. Liba też niezadowolony z sędziowania. Zobaczymy, jak poradzi sobie Sławomir Peda. Po pierwsze dlatego, że jest niski i ma mały zasięg ramion. Po drugie, że jest rekordzistą Polski w wadze płaczu przodem, czyli trzymaniu jednego ciężarka przed sobą. Mówisz gotowy, tak? Jesteś gotowy? Gotowy. Zaczynaj. To musi się odbić na wyniku. Fatalnie zaczął Sławek. Dotykam. 25. Już trzymam cały czas. Lewa ręka. Słuchajcie, musimy wszystkich. Lewa ręka. Czas Pedy 39 sekund 11 setnych. Przegrał o 15 setnych z Dybusem i jest wściekły, ale nie na siebie. Dobra, spoko. Mariusz Pudzianowski jako ostatni zmierzy się z wagą płaczu. Czy powalczy o kolejne, piąte dziś zwycięstwo? Nie przewróci to się? Mariusz, co 5 sekund. Czas do pobicia 39 sekund 26 setnych. Prawa góra. 10. Dobrze? 15. Prawa góra. 20. Dobrze? O. 25. Prawa góra. No dobrze, nie dotykam. Dobrze dotykam. 30. Prawa góra. Dobrze. 35. Prawa góra. Góra. Jak niewiele brakowało do wielkiej sensacji. Czas 40 sekund i 16 setnych, a więc Pudzianowski wygrywa o niespełna sekundę z Dybusem. Ty, dobrze jaki? Trzymałem. Mariusz, pytałeś się jaki? 40 sekund. Lubomir Libacki dość niespodziewanie ostatni w wadze płaczu. Straty punktowe Tomka Lecha, minimalne różnice między pierwszą trójką, Pudzianowskim, Dybusem i Pedą. Wiele dyskusji i nieporozumień. Nerwowa była ta piąta konkurencja. Po pięciu konkurencjach Dybus bliski opuszczenia ostatniej pozycji. Słabszy finisz Godlewskiego i Libackiego. Kto będzie drugi? Peda czy Lech? Pół punktu różnicy to żadna przewaga. Tylko Pudzianowski samotnie zmierza po kolejny sukces w Pucharze Polski. Kto zachował więcej sił na koniec zawodów? Pojedynki bezpośrednie i korespondencyjne. Piotr Dybus może być nawet na czwartym miejscu, jeśli pokona w bezpośrednim boju Radka Godlewskiego i korespondencyjnie Lubomira Libackiego. W pozycji stojącej naprzeciwko ciężaru. Panowie, zaczynamy na gwizdek. Zapraszam.
Mówimy gotowy? Godlewski, buty na koturnach, dybus niższy o 4 cm, ma zwykłe adidasy. Komu będzie łatwiej wkładać walizki na kolejne stopnie? Zaczynamy. Dybus z większą energią. Godlewski ostrożnie. On nie lubi walki na schodach, przyznaje się do tego otwarcie. Już ma około 3 sekund straty. Może spaść na ostatnie miejsce. Dybus ma już ogromną przewagę. Jeśli utrzyma to tempo, Libacki może mieć kłopoty z obroną czwartej lokaty. A przecież przed rokiem Piotrowi tylko raz udało się ukończyć tę konkurencję i to z bardzo słabym wynikiem. Dybus na górze. 35 sekund i 19 setnych. Świetny wynik. A Radek Godlewski niestety rezygnuje. Nie ma już siły taszczyć w górę ćwierćtonowej walizki. Szkoda, zabrakło mu sił na finiszu. Przerzucił dziś prawie 3 tony ciężaru. 7 sekund. No, słaby dźwięk, Marysz. Nogi dostałem. Co? Nogi dostałem. Już można. 250 kg okazało się za ciężkie dla debiutanta. Tak, bo ja drugi raz w życiu to robiłem. I tak się poprawiłem o jeden schodek, bo na eliminacjach tylko na jeden, a teraz na drugi. Bardzo ciężkie były konkurencje i nogi już tak, że już nie było sił, to już przy barkach było widać, że nogi już siadły. Czyli następnym razem będzie lepiej? Jeśli dostanę takie okazje, to tak, postaram się być lepiej. Oglądajcie siłaczy, takich mamy tutaj debiutantów. Lubomir, tutaj naprzeciwko tych palików. Lubomir Libacki bardzo skupiony. Może stracić czwarte miejsce na rzecz Piotra Dybusa. Panowie, zaczynamy z pozycji wyprostowanej. Zaczynamy na gwizdek. Po waszej komendzie jesteśmy gotowi. Wysokie obcasy Sławka Pedy. Trzeba nadrabiać braki wzrostu. Libacki wyraźnie szybszy. Kończy już wnoszenie drugiej walizki. Jednak na razie ma czas gorszy od Dybusa. Musi przyspieszać. Peda traci do kolegi ponad 6 sekund, ale jego będzie interesował wynik Tomka Lecha w następnej parze. Libacki skończył. 38 sekund, 29 setnych. Uradowany, mimo że to gorszy czas niż Dybusa. Jeśli ktoś wskoczy między nich, Dybus awansuje na czwarte miejsce. Mocno! I kończy wreszcie Sławomir Peda. Potwornie zmęczony. Czas ponad 52 sekundy. Bardzo jestem ciekaw, czy Peda nie zaprzepaścił szansy awansu na drugie miejsce. Odpowiedzi udzielić może po 52 sekundach walki ten oto zawodnik, Tomasz Lech. Ale skąd startujemy? Stamtąd. Pod sztabki. Panowie, startujemy na gwizdek z pozycji wyprostowanej. Po waszej komendzie gotów. Mówicie, jesteśmy gotowi. Gwizdek, startujemy. Mariusz tylko minimalnie szybszy od Tomka. To niespodzianka, ale przed nimi jeszcze łącznie 475 kg do wniesienia. Czy Lech nie zapłaci w końcówce za gonienie mistrza zamiast utrzymywania własnego tempa? Słabnie Tomek, jest w tej chwili troszkę wolniejszy od Pedy, a Pudzianowski gna do góry prawie bez wysiłku. Mistrz świata już skończył. Czas znów najlepszy dzisiaj. 29,3 sekundy. A przed Lechem jeszcze długa droga. Pomoże mu Mariusz? Dawaj ją! Dawaj! Dawaj! Dobrze! Dawaj! Nie ma! Dawaj! Dawaj! Jaki jest czas Tomka Lecha? Ponad 56 sekund, a więc nie obronił drugiej lokaty. Zabrakło 4 sekund. Ostatnia konkurencja okazała się najtrudniejsza dla debiutanta Radka Godlewskiego. Peda poprawił rekord życiowy. Libacki nie sprostał Dybusowi. Pudzianowski znów klasą dla siebie.
Oto ostateczna klasyfikacja. Słabsza końcówka Godlewskiego kosztowała go spadek na ostatnie miejsce. Za plecami Pudzianowskiego tłok, ale mimo świetnej końcówki Dybusa, Libacki pozostał na czwartej pozycji. Beda w ostatniej chwili wyprzedził Lecha, który i tak osiągnął największy sukces w karierze. A Mariusz Pudzianowski wyrównał zeszłoroczne osiągnięcie Jarosława Dymka, także z zawodów w Lublinie, i zdobył maksymalną liczbę punktów. Serdecznie gratuluję, zasłużyłeś na ten puchar, spełnił nam dzisiaj same zwycięstwa, więc to jakoś poszło tym razem. Dla ciebie. Dziękuję. Dziękuję. Stało się. Zawody w Lublinie to już historia, ale jaka? Sześć konkurencji wygranych przez Mariusza Pudzianowskiego. Już niedługo Mistrzostwa Europy w Sandomierzu. Więc jeśli ten scenariusz powtórzyłby się tam, ja bym nie narzekał. Zapraszam na siłaczy. To nie koniec emocji.